słyszycie mój głos. Teraz przybliża się do was królestwo. Nazywam się Julita Korgol. Tak teraz, tak ja też kiedyś usłyszałam Ewangelię. Tak jak wy teraz, tak kiedyś do mnie dotarły słowa życia. Słowa o Jezusie, które zmieniły moje życie. Dlatego, że ja uwolniłam moją wiarę w te słowa. Odpowiedziałam na to, że w moim sercu pojawił się ruch i ja to rozpoznałam. Przyjaciele, tak jak wam powiedziałam, nazywam się Julita Korgol. Kiedyś, zanim poznałam Jezusa, całe życie biegłam za tym, co oferuje mi ten świat, co oferuje wam. Myślałam, że to da mi szczęście. Myślałam, że dzięki temu będę spełniona, że dzięki temu będę szczęśliwa. Skończyłam studia prawnicze tutaj na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie. Zaraz po tym skończyłam studia podyplomowe. Myślałam, że im więcej zdobędę, im lepiej będę wykształcona, tym będę szczęśliwsza, tym będę miała więcej pieniędzy, tym więcej osiągnę, tym bardziej nie będę czuła jakiejkolwiek pustki w sobie, zasłużę na akceptację w oczach innych ludzi. Ale im więcej miałam, im więcej zdobywałam, nawet gdy wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci, to ta pustka nie znikała. To nic nie zmieniało się w moim poczuciu wartości, które było niskie. Ani tak naprawdę w moim życiu. Okazało się, że to wszystko, co oferuje ten świat, wykształcenie, duże pieniążki, czy to, co można kupić, to, co można zdobyć przez swój wysiłek, nie zaspokaja tego, czego szukam. I nie zaspokaja również tego w was. Moje życie, choć z pozoru na zewnątrz, szczęśliwe i udane, zaspokojone, to wewnątrz mnie wiedziałam, że jest jak pustynia, że nie ma tam pełni życia. I tego gdzieś szukałam. I wiem, że wy macie tak samo, bo tak naprawdę wszyscy, nie znając Jezusa, chodzą w podobnych doświadczeniach. Nieważne, czy żyją w patologii, nieważne, czy chodzą w białych kołnierzykach. Nieważne, czy są dobrze wykształceni, czy w ogóle nie mają wykształcenia. Nieważne, czy mają rodzinę i dzieci, czy też są samotni. Tak naprawdę każdy człowiek, który nie spotkał Jezusa, ma wewnątrz pustkę i robi wszystko, żeby tą pustkę jakoś zapełnić. Wszystkim tym, co może zaoferować świat. Ja robiłam tak samo, ale okazało się, że ta pustka się nie zapełniała. Tak jak do was teraz tutaj, tak do mnie dotarła Ewangelia o Jezusie, który umarł za mnie na krzyżu. I dla mojej dobrze wykształconej głowy było to jak jakaś głupota. Jezus umarł za mnie na krzyżu po to, żebym ja mogła żyć. Oddał swoje życie za mnie po to, żebym ja nie musiała cierpieć, żebym była szczęśliwa, żebym mogła zwyciężać, żebym była zaakceptowana, żebym nigdy wewnątrz mnie nie czuła pustki. Ale w moim sercu coś drgnęło i ja odpowiedziałam, uwolniłam wiarę na te słowa. Powiedziałam, to ja ciebie potrzebuję i w ogóle ciebie nie znam. Znam tylko jakąś mrzonkę i bajkę o tobie, którą gdzieś słyszałam od dziecka, ale nie znam cię naprawdę. Nie znam cię jako Boga, nie znam cię jako tego, który umarł za mnie na krzyżu, a takiego chcę cię poznać. Powiedziałam wtedy do niego, potrzebuję cię w moim życiu, potrzebuję, żebyś mnie pociągnął do siebie. Ja uwalniam wiarę w to, że jesteś Bogiem. Uwalniam wiarę w to, że umarłeś za mnie na krzyżu. Po to, żebym ja mogła żyć. Tak oddałam moje życie Jezusowi, przez to, że uwierzyłam. Uwierzyłam w te słowa, które teraz wysłyszycie. I swoimi ustami wyznałam. Podjęłam mądrą decyzję. Tak zaczęło się moje życie z Bogiem. Tak zaczęło się to wszystko, co podniosło moje życie, realne moje chodzenie z Bogiem, Królestwo. Tak przybliżyło się do mnie Królestwo, tak stałam się ja Jego częścią, tak samo jak przybliża się teraz do was, gdy wysłyszycie mój głos. I być może dla was mowa o krzyżu
wydaje się być głupotą, ale Słowo Boże mówi, że jest to głupota dla tych, którzy idą i giną, a mądrość i moc zmieniająca życie dla tych, którzy uwierzą. Tak się stało z moim życiem. Ja choć miałam wewnątrz siebie mnóstwo wiedzy, którą zdobyłam w świecie, musiałam to poniżyć przed mądrością Bożą. Jest powiedziane, że trudno jest człowiekowi, bogatemu w duszy swojej, wejść do królestwa, bo wszystko próbuje rozważać rozumem. A w Słowo Boże, w to, co słyszycie, w Ewangelię, w mowę o Jezusie, trzeba uwolnić wiarę, a wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Ja uwolniłam wiarę. Powiedziałam, potrzebuję Cię. Wierzę w Ciebie. Podjęłam mądrą decyzję. Tak zaczęła się moja droga z Bogiem. Tak może się też zacząć Wasza. Jezus umarł za mnie na krzyżu. Umarł też za Was. To był wyraz miłości Boga do człowieka. Tak pokochał świat, że oddał za nas życie. Bóg tak pokochał świat, że Syna swego jedynego dał po to, ażeby ten, który uwierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. To jest wszystko dla Was. To wszystko, co się wykonało na krzyżu. Uzdrowienie, uwolnienie z każdego nałogu, z każdego zniewolenia, z każdej choroby. Bóg jest realny w moim życiu. Jego działanie jest realne. Chorowałam na guza piersi. Zostałam uzdrowiona. Posiadam na to badania, gdzie mam stwierdzonego guza i gdzie tego guza nie ma. Bo na krzyżu wykonało się uzdrowienie. Wzięłam swoje uzdrowienie. Też możesz wziąć swój cud. Nie musisz chorować. Może jesteś od czegoś uzależniony. Może pijesz. Może masz depresję albo jakąś chorobę. Może ci powiedzieli, że jest nieuleczalna. O raku też tak mówią często. Przyjdź, położymy na ciebie ręce. Weźmiesz swój cud. Możesz być wolny. Możesz każdego dnia zwyciężać. Przez to, że będziesz chodził z Jezusem. Weźmiesz swoje zwycięstwo z Jego krzyża. Krzyżyk to nie jest to coś, co nosisz na szyi i myślisz, że jesteś chrześcijaninem. To nie to, co gdzieś wisi w jakiejś sali, jakiś kawałek deseczki. To jest tak, jak wam powiedziałam, wyraz miłości Boga do człowieka. Miejsce zwycięstwa. Miejsce, którym Jezus pokonał diabła. Pokonał diabła. On powiedział, ja zwyciężyłem świat. Jego zwycięstwo jest udziałem tych, którzy wierzą. Tych, którzy wierzą. Słowo Boże mówi, kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Teraz, gdy słyszycie mój głos, docierają do was słowa, które są błogosławieństwem do waszego życia. Teraz przed wami leży błogosławieństwo, ale leży też przekleństwo. I to jest wasz wybór, co wybierzecie. Jezus powiedział, wybierz życie, abyś żył. Zareklamował życie. Wybierz życie, wybierz błogosławieństwo, wybierz chodzenie z Bogiem, wybierz Jezusa, uwolnij swoją wiarę, abyś żył. Aby zwycięstwo Jezusa było twoim udziałem, aby życie wieczne było twoim udziałem. Przyjaciele, ja nie mam dylematów, ja wiem, kim jestem. Ja wiem, dokąd pójdę, gdy skończy się to wszystko, co oglądamy tutaj. Czy wy zadajecie sobie takie pytania? Albo kim dla was jest Jezus? Co się wykonało na krzyżu? Dlaczego przyszedł na ziemię? Jak żyjecie, co dalej? Co realnie manifestuje się w waszym życiu? W moim życiu manifestuje się każdego dnia zwycięstwo z krzyża Jezusa. W moim życiu jest każdego dnia relacja z Jezusem. Ja doświadczam Boga i Jego miłości, miłości Ojca do dziecka. Bo ci, którzy uwierzyli, narodzili się z Bożego Ducha, dziećmi Bożymi są. Czy wy możecie powiedzieć to samo o sobie?
Zastanówcie się, dokąd zmierzacie w swoim życiu, co jest dla was ważne, w co uwalniacie wiarę, co was napędza, jak żyjecie. Tak jak wam powiedziałam, leży pomiędzy wami wybór, pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I nie ma innej drogi. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak przez Jezusa, jak przez wiarę w Jego krzyż. Jak przez wiarę w Jezusa. Tylko w ten sposób można narodzić się z Bożego Ducha. Przez wiarę w Jezusa i Jego krzyż. Tylko w ten sposób można przyjść do nieba. Tylko w ten sposób można wziąć zwycięstwo, które wykonało się na krzyżu i doświadczyć błogosławieństwa. Tu chodzi o mądrą decyzję i o waszą wiarę. Ja też musiałam podjąć taką decyzję. Mądrze zdecydowałam, odpowiedziałam na to, że Ewangelia dotknęła mojego serca. Odpowiedziałam na ruch w moim sercu. Przed wami też jest taka decyzja. Możesz powiedzieć: Duchu Święty, Ty przekonaj mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie w moim życiu. A On Cię przekona. Bo ja nie wychowałam się w patologii, ale to akurat nie ma znaczenia. Ewangelia jest taka sama dla wszystkich. Dla takich wykształconych jak ja i dla takich, co żyją w rynsztoku też. Ta sama Ewangelia o Jezusie i o Jego krzyżu. Ale mnie również, choć myślałam, że jestem dobrym człowiekiem, Duch Święty przekonał o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie w moim życiu, bo żyłam bez Boga i to był tak naprawdę mój największy grzech. Że żyłam tak, jak dyktował mi system tego świata, myśląc, że jestem dobra. Ale to, co my uważamy za dobre, ta ludzka sprawiedliwość, Bóg w swoim słowie powiedział, że dla Niego jest jak splugawiona szmata. To nie przez ludzką sprawiedliwość można wejść do nieba, ale przez wiarę w Jezusa. Nic nie możecie zrobić, żeby zasłużyć na niebo. W naszym ludzkim systemie nie można być wystarczająco dobrym albo bez grzechu, tak jak ludzie mówią, żeby wejść do nieba. Jedyną drogą jest wiara w Jezusa. Przez uczynki do nieba nie wejdziecie. Nie ma takich uczynków. Jeżeli ktoś ci powiedział, że na niebo możesz zasłużyć, to cię okłamał. Bo Słowo Boże mówi, że nie z uczynków, ale z łaski jesteśmy zbawieni. I Boży to dar, żeby nikt się nie trudził. Taki sam dla wszystkich. Więc jeżeli tu na ziemi nie narodzisz się z Bożego Ducha, nie uwierzysz w Jezusa, to nigdy niebo nie będzie twoim udziałem, nigdy zbawienie nie będzie twoim udziałem i nigdy tu na ziemi nie doświadczysz też nieba, bo możesz mieć już tu na ziemi, jak w niebie, tak na ziemi, ale musisz narodzić się z Bożego Ducha. Musisz powierzyć swoje życie Jezusowi, zaprosić Go do swojego życia. To zwycięstwo, to zbawienie jest moim udziałem. Jezus to mój Bóg, mój Pan i mój Zbawiciel, bo mądrze zdecydowałam i Jego zwycięstwo i Jego krzyż jest moim udziałem. To wszystko jest dla was, przyjaciele, ale to wy musicie mądrze zdecydować. Podejmijcie dobrą decyzję, wybierzcie błogosławieństwo, wybierzcie życie, ażebyście żyli. Amen.